Dziś za pomocą małego eksperymentu postaram się pokazać, dlaczego życie w mieście latem potrafi być piekielnie wymagające. Miejsce takie jak to, gdzie mamy otwarty plac, nasłoneczniony, dookoła wyższe budynki, które blokują dostęp świeżego powietrza, jest idealnym miejscem na miejską wyspę ciepła. Termometrem do pomiaru temperatury płaszczyzny sprawdzamy, że wynosi ona tutaj 39,5 stopnia Celsjusza. Dosyć gorąco. To idealne miejsce, żeby w wakacje się smażyć. Ale dzięki temu, że w mieście też czasem możemy jeszcze znaleźć takie oto skwerki, gdzie mamy trawę, to tutaj da się żyć, ponieważ temperatura wynosi już dużo mniej, bo 33 stopnie Celsjusza. Ale gdzie najlepiej wypoczywa się w mieście latem? Gdzie możemy schłodzić swoje umęczone od żaru ciało? Pod drzewem. Sprawdźmy tutaj temperaturę. I w tym miejscu temperatura wynosi 27 stopni. Jeszcze chłodniej będzie, kiedy zmierzymy temperaturę gleby, ponieważ to 25 stopni. No i tutaj właśnie, w takich miejscach latem przebywamy najczęściej w mieście, żeby po prostu odpocząć. Niepokojące jest to, że coraz częściej obserwujemy trend zabetonowywania polskich miast, gdzie skwery i place po prostu się na płasko i na równo betonuje. Żeby jednak zrozumieć cały ten problem, musimy najpierw poznać pojęcie miejskich wysp ciepła. Jeżeli sobie popatrzymy na aglomeracje miejskie, takie jak Warszawa, Trójmiasto, Katowice, Kraków i tak dalej, to widzimy, że centra miast są pokryte właściwie potężnymi budynkami, zabetonowane wszystko jest, nic nie ma. Tak? I w tym momencie jest taka sytuacja, że każdy materiał, w zależności od barwy i struktury jego, charakteryzuje się innym albedo. To jest taki współczynnik, który nam mówi o ilości promieniowania, stosunku ilości promieniowania odbitego do padającego, słonecznego. No i teraz na przykład asfalt czy beton mają ten współczynnik na poziomie 0,04, bo to jest od 0 do 1, czyli 1 to jest tyle, ile pada, to wypromieniowuje. Zero to jest tyle, ile pada i wszystko jest pochłaniane, czyli nic nie odbija. Czyli czym mniejszy, to jest większe pochłanianie. Energia słoneczna zamieniana jest na energię cieplną. Czyli teraz wróćmy do miasta. Jeżeli sobie popatrzymy teraz na materiały, z których jest zbudowane miasto, no to są głównie materiały, które mało odbijają. Czyli te albedo jest koło zera. Czyli ta energia, która jest, dochodzi ze słońca, znaczy z promieniowania słonecznego, jest zamieniana na ciepło. Tereny zielone są takim naturalnym filtrem, który powoduje nam to, że energia słoneczna nie jest kumulowana w glebie tylko w sposób naturalny jest, można to porównać do takiego klimatyzatora, tak? Czyli powiedzmy jest ona ochładzana. To może trochę o wynikach eksperymentu, bo pomiaru dokonaliśmy w promieniu 5 metrów. To jest to, co powiedziałem, materiał i barwa. Mhm. I to, co pan podał, to są wszystkie te elementy, które pan wymienił, różnią się barwą i kolorem, tak? Tak. Bo no, inaczej będzie trawa, inaczej ten beton, a inaczej to, co będzie tam pomalowane, a już nie mówimy o drzewie, w cieniu drzewa, tak? Gdzie nie ma, jest zasłonięte, znaczy inaczej, no, osłonięte jest fragment ziemi przez cień drzewa, a więc tego promieniowania mniej dociera. Takie okresy 5-6-dniowych upałów to już jest teraz norma. Kiedyś to było jakieś zjawisko takie no, zdarzające się od czasu do czasu. Teraz to jest norma, tak? Bo w tym roku już mamy drugą taką falę upałów. Kilkanaście dni temu mieliśmy pierwszą, teraz mamy drugą falę. Jak badania wykazują, to niestety musimy się do tego przyzwyczaić, tak? A niektóre badania mówią nawet o tym, że do roku 2040 takich okresów można się spodziewać wzrost około 5 razy. Jak powinno wyglądać to miasto w przyszłości, aby te fazy kilkudniowych upałów nie były tak dokuczliwe dla nas? Jak można zmienić tkankę miejską? Musi być zmiana podejścia do problemów zagospodarowania przestrzennego, tak? U nas, na przykład w Warszawie, no, bo jestem w Warszawie, przykład, no, nie ma takiego planu zagospodarowania przestrzennego. To jest właściwie dzika urbanizacja. Wieżowce są budowane, tak jak mówiłem, obkładane dziwnymi materiałami, które powodują jeszcze zwiększanie tego efektu pochłaniania promieniowania słonecznego, a więc przyczyniają się do wzrostu temperatury.
I jeżeli to nie zostanie zahamowane, nie zostaną przeznaczone tereny na tereny zielone, na, nie zostanie zmodernizowana tak zwana mała retencja, szczególnie tutaj w obrębie aglomeracji, ale też i na obrzeżach miast, to będziemy mieli ten problem. Ten problem będzie się ujawniał też, jak przychodzą duże opady deszczu, tak? Się dziwimy, że nasze kanalizacje są niewydolne, tak? Tylko że na litość boską, one były projektowane jeszcze przed II wojną światową. Kiedy nie było tyle betonu w mieście? Raz. I nie było takich opadów, jak teraz są tak zwane deszcze nawalne. Kiedyś to były, od czasu do czasu się zdarzało i nie stanowiło to problemu. W tej chwili mamy takie upały i za chwilę możemy się spodziewać, że przyjdzie fala, zmieni się front atmosferyczny i przyjdą potężne deszcze, tak? W ciągu, znowu, godziny spadnie tyle, co w ciągu miesiąca. Ta kanalizacja nie jest w stanie tego odebrać. Więcej, jeżeli, czyli zaleje znowu część miasta. Ta woda spłynie do rzeki, jej nie ma. Ta woda powinna zostać w glebie, bo ona wtedy ochładza. Ochładza, czyli jest takim naturalnym systemem ochładzania powierzchni miasta. Tego nie ma w tej chwili, bo po prostu no, beton nie wciągnie.